Osoby po 50 roku życia będą miały szansę zwiększyć swoją aktywność zawodową. Przynajmniej takie założenie ma program 50+, wspierany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Osoby bezrobotne w Polsce to głównie osoby po 50 roku życia oraz osoby młode poniżej 25 roku. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o zamiarze przeznaczenia około 500 milionów złotych na wsparcie dla tych osób, lecz kwota ta musi zostać zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów. Opinii występuje do Komisji Finansów Sejmowej, więc to jest takie kaskadowe. Jest dobry kierunek w dyskusjach z Ministerstwem Finansów. Tak jak mówię, jeszcze nie mamy tutaj doprecyzowanej wartości tej kwoty. Panie ministrze, trafią te pieniądze? Te pieniądze trafią na aktywne formy walki z bezrobociem. Szczególnie tutaj chcemy wesprzeć osoby młode, poniżej 30 roku życia i te osoby dojrzałe na rynku pracy. No, a jakie to aktywne formy walki z bezrobociem? To znaczy konkretnie, jakie działania? No to mamy tutaj określoną pulę. Ja myślę, że szczególnie dla młodych osób bardzo ważny jest staż. I to jest jedna z form wsparcia aktywności. Ona daje z jednej strony szansę na zdobycie doświadczenia, bo tego wymagają też pracodawcy, którzy później rekrutują osoby do pracy. One chcą mieć osobę dobrze wykształconą, młodą, ale już z doświadczeniem. Taki staż umożliwia zdobycie tego doświadczenia.